Czy wiecie, co się wydarzy dzisiaj? Trójkąt! Najpierw trójkąt, a później idziemy się spotkać z innymi jeszcze dziewczynami. Ale już ta pierwsza nam wysłała nagie zdjęcie. A od razu, nie? Czyli wiadomo, o co chodzi. Jeżeli pytasz, czy sobie poradzimy z nią, no pewnie, że sobie poradzimy. Czy ona sobie poradzi z nami? O, to jest pytanie. Siema. Jest godzina 7:20. Spaliśmy jakoś 3 godziny dzisiaj. Misja na dzisiaj. Ogarnąć motory. Ogarniemy motory, spróbujemy się jakoś odnaleźć w tym mieście. Jak na razie nie wiemy, co robić kompletnie. Jest tu ciężko znaleźć jakieś dziewczyny, kluby, nie ma nic. Nic kompletnie. Tak jak Google mówiło, że jest problem z klubami, i tak rzeczywiście jest. Dlatego mam nadzieję, że skutery tam pomogą. Ale będziemy mogli jakieś na plaży czy coś. Dobra, odezwę się na miejscu. Yeah, we want, but we don't know where. Any clubs, you know any clubs or something, any places? No. Do you know where we can find? You want to go to place of massage? Beautiful, someone beautiful there. Yeah, massage? Massage. Okay. Beautiful, maybe we... many beautiful there. Yeah? Yeah. You want to... I can run there. No, no, you want to visit for 5 minutes, only 2 seconds, 2 minutes, you see the game there, right now they are prepared. No, not now, we now going to rent scooters. Udało nam się dogadać, pan wie gdzie jechać, zaraz będziemy mieć skutery. Patrzcie to. Mam jakiś skrót. Z czego w ogóle słynie dawało? Dawało słynie z produkcji owoców na całe Filipiny. Patrzcie w ogóle, jaką idziemy drogą, nie? Mam nadzieję, że tu przejdziemy na drugą stronę. Hello. Can we walk over there to the street? Yes. Yes? Thank you. Slamy są takie, nie? Ale bezpiecznie. Bez jakichś większych tutaj niebezpieczeństw raczej. Ludzie są przyjazni. Dobra, muszę znaleźć mapę, bo nie ogarniam, gdzie jestem. Dobra, mamy skutery. Co się okazuje? Okazuje się, że nie możemy jechać bez rękawnika. Ja nie mogę mieć sandałów. Zajechaliśmy do takiego taniego sklepu. Mogę mieć kroksy, ale nie mogę mieć sandałów. Więc idziemy zobaczyć, czy są koszulki i czy można zapłacić kartą, bo poszliśmy tam z wyliczonymi pieniędzmi, można powiedzieć. Dobra, szybka transformacja. Mam kroksy. Color t-shirt. Handsome boy. Taka koszulka kosztuje około 10 zł. 3 quid. 3 pound. 10-15 zł. Moja kosztowała około 7 zł. Kroksy tak samo, około 10 zł. Jest ok. Dobra, jedziemy rozmienić pieniądze w takim razie. Co dalej? Przydałem się jakieś dziewczyny, nie? W ogóle Tajlandia była mega łatwa, nie? Tam można było wszystko robić, a tutaj się wydaje, że nawet nie możemy pić tak naprawdę, nie? Bo jeżeli nas policja złapie, no to gruby mandat, nawet nie mamy tyle pieniędzy, żeby zapłacić. No, jedziemy zobaczenia na miejscu, nie? A co, właśnie w Tajlandii co? Wszystko było, i dziewczyny były, i można było jeździć, i można było robić wszystko, nie? A tu jest jak jest, ale nie poddajemy się, będzie ok. Bardzo dobrze. Śniadanie. Tu jest trochę gęściej tych samochodów. Dużo większy ruch, ale po Tajlandii to czuję się jak prawdziwy zawodowiec. Nie ma, że się nie da jechać. Nie ma,
uważaj, gdzieś nie przejedziesz, wszędzie się wciśniesz. Kurwa, nie ta droga, tylko idę. No i gdzie się tutaj pierdzielasz? Dobra, dojechaliśmy gdzieś do wybrzeża, ale nie da rady wejść do wody. Jest zagrodzone ulicą jeszcze na dodatek. Co dalej? Chyba się musimy kogoś spytać, czy jest tu gdzieś dostęp do morza. A więc to jest plaża, którą znaleźliśmy. Jedynym plaża pod mostem, można powiedzieć. No, woda cieplutka, ale nie da się... Nie ma plaży, nie? Ale tak fajnie się zrefreszować. Jest godzina 13.15. Jesteśmy uratowani, ponieważ na moim badu się zaczyna robić gorąco. Piszę już jakoś z 3-4 dziewczynami. Prawdopodobnie, a czy jest szansa, że z jedną się spotkamy zaraz na wyspie? Może, może. A wieczorem może z inną jeszcze. Jestem w trakcie właśnie umawiania tego. Zobaczymy, zobaczymy. No, w końcu zaczyna coś się dziać, bo już prawie wątpiliśmy, ale tak, jedyna szansa to jest tutaj albo zagadać do dziewczyn na mieście. Tylko że na razie jest tak ciężko, że tak powiem. Szczególnie jak się na skuterach jeździ. No i najłatwiej chyba na badu, na Tinderze wyrwać dziewczyny. Chociaż widzimy, że dziewczyny są zainteresowane nami, tak czy tak. Nie ma tutaj za dużo przyjezdnych, tak jak już mówiłem. Dobra, chyba mówię, co się dzieje. Jedna dziewczyna chce przyjechać do nas do apartamentu. Mówi, że nie ma koleżanek i mówi, że mamy ją zrobić we dwóch. Czy jesteśmy w stanie? No pewno, że jesteśmy w stanie. Tak więc prawdopodobnie zrobimy to samo, co w Tajlandii w odcinku trzecim. Sorry, odcinku pod koniec odcinka drugiego. Ale wy się dowiedzieliście, co się stało w odcinku trzecim. I tak chyba zrobimy. A wieczorem się spotkamy z 18-letnimi dziewczynami. Tak jest plan. She waiting for answer if she has to come to our apartment. She waiting for answer if she has to come to our apartment. Because she don't know what to do. Yeah? Yeah, of course. Czyli wiecie, co się wydarzy dzisiaj. Trójkąt! Najpierw trójkąt, a później idziemy się spotkać z innymi jeszcze dziewczynami. Ale już ta pierwsza nam wysłała nagie zdjęcie, a od razu, nie? Czyli wiadomo, o co chodzi. Jeśli pytasz, czy sobie poradzimy z nią, no pewnie, że sobie poradzimy. Czy ona sobie poradzi z nami, o to jest pytanie. To jest najlepszy motocyklistą w mieście. I dziewczyna mówi, że my jej nie musimy płacić, nie? Nie trzeba jej płacić, po prostu mamy ją zerżnąć. Czy tak ktoś dostanie, nie? Wiecie co? Dziewczyny na Filipinach, one nie chcą nic za rżnięcie, nic kurde, nic. Nie jedźcie do Tajlandii, dbajcie na Filipiny, wszystko normalnie, nie? Normalnie. Ale nas teraz przeczepali, nie? Normalnie mi się ręce trzęsą i nogi. Stefan. Wow. Jestem zmęczony tym dniem, wiecie? Co się dzieje? To tak, dziewczyna z trójkąta, nie spotkaliśmy się z nią dzisiaj. Powiedziała, że jutro rano o 10:00. I od tego czasu jest cisza. Dziewczyna, co miała 18 lat, podkreślała, że tylko znajomi. Ja zaoferowałem, że możemy się spotkać, nie ma problemu. Możemy iść do baru, restauracji czy coś. Ona powiedziała, okej, to ona przyjdzie ze znajomymi. Że przyjdzie z 5 znajomymi. I czy jest okej, że idziemy do restauracji i my płacimy. No...
tak średnio, nie? Bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Pisaliśmy w międzyczasie z innymi dziewczynami i ja nie odpisałem, no bo nie wiem, co odpisać. Jedziemy na market, zobaczymy, co się wydarzy. Może kogoś uda się tam wyłapać. Mam dosyć. Yo. Many hours later. Yo, yo, yo. Końcowe postanowienia, co my robimy w ogóle? Musimy wam powiedzieć, co my robimy. Właśnie przewaliliśmy kupę siana na wszystko, na skutery, na hotel, na bilety powrotne. Przyjedziemy tutaj wczoraj i jutro stąd spadamy. Jesteśmy ze Stefanem jedyni w Łodzi tutaj. Wszyscy się patrzą na nas jak na alienów. Tu nie ma żadnych klubów. Nie mamy kompletnie co ze sobą zrobić. Dlatego kupiliśmy bilety do Manili. Nie wiemy nawet, co tu nagrywać. Tu nie ma co robić wieczorem. Nudzimy się. Dlatego spadamy. Kupiliśmy nowe bilety, kupiliśmy nowy hotel. Tutaj za hotel nam nie oddadzą, za skutery nam nie oddadzą. Ale to jest jedyny sposób, żeby nie zmarnować tych wakacji. Dlatego jutro jeszcze jedyną naszą pamiątką zdawało będzie to, że przyjdzie do nas ta dziewczyna, o której wam mówiłem wcześniej, z którą się umawialiśmy, która mówi, że przyjmie mnie i Stefana naraz. Tak, więc jeszcze ją zobaczycie na filmach. Mam nadzieję, że nie będzie się wstydzić, ale jak się będzie wstydzić, to czy tak ją nagram? Dlatego, żeby wam pokazać i dlatego, żeby sam mieć pamiątkę. Jedyną. Muszę kroksy wyrzucić. Same straty, ogólnie same straty, nie? Ale już więcej tu pieniędzy nie zostawimy. My chcemy się bawić, potańczyć z dziewczynami. Chcemy to samo, co widzieliście w Megadensie, mniej więcej. To samo, co było w Angeles City. A tu tego nie ma. Zaraz będzie 23, zrobi się pusto na ulicach. Dzisiaj jest piątek, tu jest jeden klub, ale wczoraj miało takim chujem tam, że po prostu spadamy stąd, nie? Nie zmarnujemy tu kolejne 7 nocy. A zrobimy jeszcze dobry materiał w Manili, jestem tego na 100% pewny. Tu nie ma nikogo przyjezdnego. Widzieliśmy dopiero dwóch starych gości, jakichś, nie wiem, zboczeńców. I to tyle, nie? I to tyle. Gówno. Gówno, nie? Gówno, mega gówno, kurwa, spierdalaj. No, spierdalamy stąd, nie? Na dzisiaj to by było tyle, bo ja pierdolę tu nagrywać cokolwiek, nie? Na razie, yo. Later. Wiecie co? Mam prawie halucynację z niespania. Jestem tak zniszczony przez ostatnie parę nocy. Mój organizm nie potrafi się zregenerować. Jestem zniszczony przez tą wyspę. Kompletnie zniszczony. My tu spaliśmy średnio około... Dzisiaj spałem 3 godziny, nie dłużej. Wczoraj spałem 3 godziny tak samo. Wczoraj spałem z 4-5. I przedwczoraj to znowu tyle samo z 4-5. Just saying like how many hours we sleep last night? 3, 4, 5. Yeah, in a range of 24 hours every day we slept about maximum an average of 4. Wiecie, po co przyjechaliśmy, nie? Przyjechaliśmy tu głównie z kuli dziewczyn. Nie tych, co stoją na ulicy. Chcieliśmy się pobawić, powyrywać w klubach. Ale tutaj tego nie ma. My tu jesteśmy atrakcją dla tych ludzi. Ci ludzie się na nas patrzą. Ci ludzie się na nas patrzą i sobie myślą, co wy to kurwa robicie? Przecież tu nie ma co robić. Serio. Tutaj nie ma w ogóle życia nocnego. Jestem kompletnie zmasakrowany. You're smashed, yeah? We all the time carry on beers. Yesterday somebody told us it's illegal to drink and smoke cigarettes in public place. We've been walking around for like 5-6 hours only with beer and I was always smoking. All the time, city center, in the town, everywhere, no one else, only we. I want my girlfriend to come to me.
I want my girlfriend couple. Why you dickhead? Really? He keep messaging me. Bro, that means you've just been traveling out of UK for 18 days and fucked only one pussy. How do you feel about that? But she grinded my face that good. I know, but we've been here. And she loved it, you know? We've been in this country almost a week. Almost, yeah? By now. Yeah. You came in 14, so tomorrow is 20. Six days. Did you not come Saturday? 14th. Ah. Baby, you know I love you, yeah? And you know, I will post lots of shit from first few days. Yeah? I'm smashed. You know, shoot. Go. Next morning. Siema, kolejny dzień. Czekamy na dziewczynę. Patrzcie, śniadanie, kupię. Bananki, awokado. Bardzo dobra ta cena. Cena za śniadanie 2 funty. 138 peso. Chałupnik bananów. Dwa mango. Tych bananów tu jest 12-14 może. Dobra, zaraz dziewczyna będzie u nas. Jeszcze wam pokażę, jakie wiadomości są z nią. No to musi, cię wiedzieć. I want to drink alcohol, haha. Before you fuck me, why? Or maybe sperm, haha. You have some friend. Pytam się, czy ma jakąś dziewczynę dla mojego kolegi. Ona się pyta, może mnie we dwóch dźwigniecie. Ja mówię, pewnie, że się udźwignę. Wysłała zdjęcie, mówię, no, że fajnie wyglądasz. Napisała, że też kolega fajnie wygląda. Tylko weź jako koleżankę dla mojego kolegi. Napisze, Olba, wszystkie moje dziewczyny są zajęte. Dlaczego nie ja? Ja mówię, both of us for one. Czyli dwóch na was, na ciebie jedną? No jeżeli chcesz, to very good, very good. Very good. Ale teraz pisze, miała być o 10, kurde, a teraz pisze, że będzie o 1, nie? Ja kurwa nie wiem, co się dzieje. Fuck you, baby! Fuck you, bitch! Co my tu mamy w tej Bombolandii jeszcze? Idziemy zobaczyć, czy da się dojść na Seaside. Do morza, które tutaj jest, zaraz obok. Na naszym hotelu, tylko że nie ma plaży nigdzie. No. Tak to wygląda, taki stragan, nie? Z Bombo Boy. Dziabra. Gdzie ma dziabra? Hello, brother. All good? Nice fish. Hey. Dobra. Dochodzimy do morza. Fajny syf. Nice mess, nie? I tyle z morza. O, tak wygląda nasze wybrzeże. Hello. Hello bro. Hello bro. Hello brothers and sisters. How are you? Hello, I'm a boy. Give me money. Straight away. Yeah. You know what's good? Hello bro. Money fam. Give me money. Dwa bankomaty przyszły na... No, na fawelę. No fajnie, że tak po targu przejść, kupić co owoce. Co kupiliśmy? Nie, ananasy, ja pierdzielę. Arbuza. Kurę. Jakąś zupę z jackfruita. No i tyle, wychodzimy. A nasz hotel jest dokładnie tam za drzewami. Czyli dzisiaj stąd zawijamy. Czekamy, czy ta dziewczyna jeszcze przyjdzie. Niby ma przyjść. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy browary. Oddaliśmy skutery, możemy się nawalić.
Jest godzina około 12.20. Czekamy do godziny 20 i zwijamy się do Manili. Idziemy tam imprezować. Zobaczymy, co tam się może wydarzyć. Yo, yo, yo. Dobra, będę szczery. Dziewczyna pogrywała z nami tak bardzo, że kurwa zablokowałem na Facebooku. Co? Jest godzina pierwsza. Jedziemy na wyspę. Idziemy na wyspę zobaczyć plaży po raz pierwszy. Tak wygląda to miasteczko z tej strony. Tak wygląda nasza strona morza. Czyli cała zabudowana domkami na wodzie. Nie wiem jak to nazwać. A wyspa z plażami jest za nami. No i taka wyjściowa kosztowała około, nie wiem, 2 zł powiedzmy na polskie. Nawet nie złotówkę za ten brom. Wyjebało nas kurwisko, nie? Całe to dawało. Ja mam 21 maczów na badu od wczoraj. Przez niecałe 24 godziny. Z 9 pisałem. Albo urwało jakoś wiadomości w międzyczasie, że przestawało odpisywać. Albo jedyna 18-latka chciała, żebyśmy, że dobra, to idziemy, ale tylko coś zjeść. I że my płacimy, nie? Ona i 5 jej znajomych, więc... Więc kurwa... Zdrówko, nie? Ale nie będziemy sponsorami. Nie w taki sposób. No tyle no. Co mam powiedzieć? Więcej. To jest dawało. To jest dawało. Młodzież sobie chyba dawało. How many words? How many words? Five words. It is fucking shit place. Perfect, bro, perfect. So you not recommend that, yeah? To no one, man. The worst place you can go on a holiday for. Party, there's no party. All the clubs are empty. Only locals. And locals means like 5 people. No customers at all. If you don't have depression and you want to get, you can go here. That's the best place to get it. Yeah. I'm glad that tomorrow will be out of the place. Yeah. Actually tonight. Yeah, well, by tomorrow, let's say. Yeah. We need some clubs. After midnight we'll be fucking... Paradise again. Buzzing in fucking clubs. Bitches from Manila, Filipinas. I want to be surrounded by eight yeah, of them. Yeah, like the Megadeth. You saw Megadeth. That Megadeth was fucking... Do you know where is some beach over there? We can lay on the sand. It doesn't no problem. That's no problem. I like you. That's why I'm recording. Does that like beach? Where can you go swimming? Like you know swimming in the sea. Yeah, you want to go swimming? No. Dawaj, kurwa, lukę traktorista. Pan Stefana. Ogólnie to był wstęp zbrojony. Od tego statku tam trochę dalej. Prohibido i w ogóle wstęp zbrojony, ale pytamy się tam ludzi, czy możemy wejść. A, możecie wszyscy, hello, hello, hello. No to jest jedyna fajna rzecz tutaj, że możemy robić wszystko. Możemy palić papierosy, pić alkohol, nikt nam nic nie powie, policja nam nic nie powie. My możemy robić wszystko, nie? Rozkładamy się na takiej małej, brudnej placz, małej zagraconej plaży. I tyle, tak spędzamy nasz ostatni dzień, dawało. W końcu wejdziemy do wody po raz pierwszy, nie? Patrzcie tą wodę. Czyściusia, o jaka cieplusia, o ja. Bro, tap over 30 degree. Boiling? Yeah, that's good, that's good. Good for pasta, yeah? Good for pasta. Dobra. Wchodzę do wody, póki słońce jeszcze fajnie grzeje. Miło było, wdawało. I to tyle, nie? Tyle. Idiot. I see the oil moving.
They all look at us like fucking attraction. Look the bus. There is no more. Tu nie ma więcej przyjezdnych. Hey, hey, hey. Yes, boy. Yes. Bombo clad. Yeah, man. Bombo kids. Bombo kids. Tu nie ma więcej przyjazdy na tej wyspie, nie? Znaczy jesteśmy na wyspie, ale ogólnie nadawało tak samo, nie? Masakra. Wszyscy się nami interesują, ale nikt nas nie chce, wiecie tego, nie? To jest największy problem. Ja mam na Badu 40 polubień od dziewczyn, których ja nie zaakceptowałem. I około 25 takich zmaczowanych. I piszemy, piszemy, ale w końcu one przestają i one się wstydzą. Mi to moja dziewczyna powiedziała z Los Angeles, z Angeles City, że one się po prostu są zawstydzone tym. I need to wear my fucking t-shirt. Bombo boys. Hello. Wiecie, ja bym musiał chodzić z kamerą non-stop, żeby pokazać wam, jak oni to nas traktują. Naprawdę traktują nas tak, jakby nas nigdy nie widzieli, nie? Tak jakby my jesteśmy tu pierwszymi przyjazdnymi. Jest okej, okay, nie? Z jednej strony to jest okej, okay, ale z drugiej strony oni się nas wstydzą i ciężko sobie znaleźć dziewczynę, bo nie ma klubów, nie? Wiecie, my byśmy musieli iść do klubów, potańczyć z dziewczyną, zobaczyć, jak one się uśmiechają i w ogóle te sprawy, nie? Jak się z nami zachowują, a tutaj nie, nie ma tego. Way, he's so big. What do you have here? In the t-shirt. What is here? What are you hiding? What, yeah. What's that? Foods. What is this? Food. What kind of food? What food? Banana or what food? Ah, okay. Like chips. Yeah. Yeah. Snacks, chips. Very good. Good luck. Good luck. Come on, how old are very you? Good. Tell me, how old? 10? No. 13. 13. What about you? 9? 9. How old are you? 11. 11. Here, show me. That's a big grass. Eat this, eat this. Tupaklun. He's still alive. Baklun? He's still alive. It's Tupaklun. He can bite you. My name is Apanapan. Apanapan? Sabi saya is Tupaklun. Paklun? Tupaklun. Paklun? Oh, bombo clad. Yeah, man. Very good. See you later, guys. No wiecie, jak to jest? My tu jesteśmy na końcu świata. Jesteśmy na końcu świata, gdzie tutaj ludzie nie widzieli innych takich przyjezdnych jak my. I dlatego my tu jesteśmy tacy atrakcyjni dla nich, nie? Oni nigdy nie widzieli, nie? Dla nich my tu jesteśmy pierwszymi białymi, co tu przyjechali tego dnia od milenium czasu, nie? Patrzcie, te wszystkie dzieciaki, co tu widzicie, oni do nas machają, to widzicie za mną, tak samo, my jesteśmy atrakcją, nie? Kompletną atrakcją. Complete atrakcja, tak. Drunk atrakcja. Drunk mash machine, cash machine. No. Oh, what is this? Yaman. Yaman, heavy. We need some sugar, you know, to recover. Because we are drunk as fuck. No. No. A little. I'm like 70% drunk, 30% sober. Now. We still have 6 palivo. 6 people. 6? Four people still.
samo jest gówno, kurwa. This place is no worth, yeah. This place is no worth chance. To fucking shit to the basket, to no the fucking chance. Bucket. They cheat us as fuck. No. Little bit. We just came fucking here, yeah? Straight away, from the first 30 seconds, something was wrong. Straight away. Straight in the away. Reception. We couldn't get in fucking half an hour take to us. Three to kurva bedrooms is only two. Kurva authorization. No authorization. We book villa and we get fucking favela, ne? Kurva pool. No is, pool. No pool is empty. This place, 1 out of 10, I will go one. Yeah. Just for sleep. I will, and I'll be honest here with you, I will be probably a bit of ashamed to get some ladies here as well. Because they all might need to sleep on the fucking floor in that room. Yeah. That's not what we fucking... I understand the standards here are very low, but still, that, for me... We had to pay extra to open this fucking room, you know? For someone to sleep on the floor. Yeah, to someone sleep on the floor. We took... On the booking say, very big bedroom. Double size bed, king, like king size. Yeah, double size bed, what? Bed, yeah? Yeah. And there should be... double bed. It's fucking single bed. Close the room on the key and we had to pay fucking extra. Like how much? 4,000. 4,000 pesos. 4,000 pesos. It's like fucking 50 pounds almost. For what? We book fucking villa for and some, there is fucking nothing worth for someone working. To sleep on the fucking floor because it's only one single bed. Yeah. The other single bed was closed in the wardrobe. Wardrobe and is sleep on kurva floor. And dirty as well and broken. You know what? I have no more because all of that's already gone inside, you know? That's it. We're leaving. That's leaving it. This shit. See you later, yeah? Yeah. Came fucking back to the party, you know? Proper place, from depression to kurva busy street. from Davao to fucking service place. Hello. Yes, baby. Yeah, that's now. It. I'm in a good mood again. I'm so. That's the neon. That's the neon club. That's neon, yeah. Bro, look at this. Oh, I don't know where to look actually. My head is going like turtle. Still full of ladyboys. That's no good. That's no good. Yeah.